Z dzieci młodzieży, kto nie podnieś się. Dlatego ja wam coś powiem, panu. A mianowicie święty ojciec Pio zmarł w 1968 roku. Był zakonnikiem, nosił podobną brodę jak ja. Ale ja to sobie do świętego ojca Szarpela upodobniłem, widzicie? Święty ojciec Pio urodził się w Italii, we Włoszech, w miejscowości Pietrelcina. Stąd, wiecie, ile to jest kilometrów Pietrelcina? To jest stąd ponad 3000 kilometrów. Z tej właśnie miejscowości, gdzie on się urodził, wyruszyłem, kochani moi, dokładnie w zeszły czwartek, czyli tydzień temu. I na liczniku mam dzisiaj 4900 kilometrów. 4000 kilometrów. Bo przyjechałem przez Peronę, Mediolan, tam ludzie przyjęli tę relikwię, a później Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowie Bydgoszcz. Wczoraj byłem w Borach Tucholskich, w sercu Borów Tucholskich, Czersk, tak się nazywa miasto. I dzisiaj jest Czerska, prosto do Złoczewa Tomas. Dużo kilometrów. Do nóg i bok miał ranę, prawda? Kiedy włócznią przebili bok. I w pewnym momencie Jezus objawił się ojcu Pio i powiedział: chcesz mieć i cierpieć razem ze mną, więc ja ci przekażę te moje rany. I ojciec Pio nosił na swoich dłoniach i nogach i na boku rany, tak jak Pan Jezus. One nigdy się nie goiły, że się wycina, tylko palce są, a on sobie wkładał taką pół rękawicę i zasłaniał te rany. I te rany, wiecie, jak się skaleczymy, to na przykład po jakimś czasie one wydają nieprzyjemny zapach, bo ta krew. A u ojca Pio nie wydawały nieprzyjemnego zapachu, tylko pachniały kwiatami, fiołkami. Pan Jezus taki dał dar. Święty ojciec Pio miał jeszcze inny dar, wiecie jaki? Bilokacji. Wiecie, co to jest bilokacja? Kto wie? No, powiedz. W klasztorze i w jednym momencie był w różnych miejscach. Na przykład były przypadki, że ktoś chciał sobie... Bóg Pan. Nie ojca Szarpela? Która? Ty, tak? To poniesiesz za nim. Ustaw się. Ja na Pawła drugiego. Amen. Amen. Amen.
swoją lampę. Tu na tej relikwii, tutaj są jego włosy i jest, tak jak mówiłem, ten biały materiał przyłożony do jego boku i plamy krwi, które ojciec Pio właśnie miał na swych ramach.